Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia. Arcybiskup Jan Paweł Lęga. Przerywam zmowę milczenia. Odcinek 12, część 2. Czyta Iwonna Teresa. Obecnie się mówi, że Bóg jest miłosierny. Trzeba żyć według miłosierdzia, nikomu nic nie wypominać. Bóg kocha człowieka i nie chce jego śmierci. Jeżeli człowiek się nawróci, będzie żył. Dlatego Bóg kieruje się miłością do każdego z nas i wypomina nam grzech, jak dobry lekarz. Jeżeli się kieruje chęcią pomocy człowiekowi choremu, daje mu najlepszy lek. Choć ten lek jest gorzki, ale on leczy. Jezus mówi, że jeżeli brat twój zgrzeszył, idź, upomnij go w cztery oczy. Wtedy sobie pozyskasz brata. Wzbudź jego sumienie, skruchę, zyskasz sobie swego brata. Bo nieraz tak bywa, że kiedy ktoś zgrzeszy, to my idziemy i plotkujemy o grzechu tego człowieka. Wszystkim opowiadamy, a nie temu, który zgrzeszył. My wtedy robimy wielkie zło, rozdarcie, nienawiść i tak dalej. A gdy powiemy mu w cztery oczy, wtedy, jeżeli łaska Boża na niego zadziała, jeżeli z miłością my mu powiemy o jego grzechu, a powinniśmy to powiedzieć, jeżeli czujemy w sumieniu, że on, nasz bliski, zgrzeszył, to wtedy pozyskamy tego brata dla Boga i dla siebie też. On będzie się cieszył, że my mu powiedzieliśmy o tym, bo mógł też błądzić. Mógł sobie gdzieś tam chować się, uciekać, tak jak Adam i Ewa. Ale kiedy będziemy plotkować, to z tego nic nie będzie. Jeżeli ten brat, któremu powiedzieliście o jego grzechu, jednak nie chce się nawracać, wtedy weź, mówi Pan Jezus, jeszcze jednego człowieka albo dwóch i przy nich powiedz temu bratu o jego grzechu, ażeby byli świadkowie tego faktu. A jeżeli on nawet nie usłucha i tego brata i tych dwóch świadków, to wtedy donieś Kościołowi. Później powiedz Kościołowi, jeżeli Kościoła nie posłucha, to niech będzie wyłączony z tego towarzystwa łaski, bo jest uparty i nie chce nawrócić się. Tak więc i dzisiaj ludzie Kościoła powinni mówić o wszystkim grzesznikom, że oni grzeszą, wzywać ich do nawrócenia, cierpliwie, tak jak apostoł Paweł mówił do Tymoteusza. Ty proś, każ z cierpliwością i nauką całą, ale wypisz błąd, pokaż ten błąd, pokaż nam grzech. A dzisiaj Kościół postępuje odwrotnie, nie wspomina o grzechu. Tak postępuje wielu hierarchów Kościoła na najwyższych szczeblach. Niestety Bergoglio się do tego dołączył. Czy dołączył się, czy temu przoduje, czy wskazuje, do tego prowadzi? To już Pan Bóg jego osądzi za jego przestępstwa. Ale powiem, dziś ludziom się nie mówi o grzechu, nie troszczy się o zbawienie ich dusz, a mówi się, Pan Bóg jest miłosierny, każdemu przebaczy, kochajmy się. To jest wielkie kłamstwo diabła i tych, którzy poszli dzisiaj po jego linii. Kapłani, biskupi, kardynałowie i Bergoglio niestety. Pamiętamy, przyjechał Jan Paweł II do Polski w jednej z pielgrzymek. Nauczał o 10 przykazaniach Bożych. To znaczy przypominał same zasadnicze sprawy i wskazywał, co wolno, czego nie wolno,
A dzisiaj ani o przykazaniach Bożych się nie mówi nic, ani o grzechu. Tylko kochajmy się, rozpoznawajmy, słuchajmy, towarzyszmy i tak dalej. To wszystko jest od diabła, nie od Boga, absolutnie. Wiemy, że Bóg skierował swoje słowo do Jonasza, aby ten Jonasz poszedł do Niniwy i napomniał jej mieszkańców za ich nieprawości, bo te nieprawości dotarły przed oblicze Boże. Bóg już nie mógł znosić tego, co ludzie tam robili w tej Niniwie. Grzeszyli bardzo i On wzywa Jonasza, mówi: idź do tej Niniwy, powiedz im, że grzechy ich dotarły przed moje oblicze. Jonasz nie chce iść. On ucieka sprzed oblicza Pana. Wsiada na statek i odpływa w innym kierunku. Nie chce wypełnić tej prośby Pana Boga. Wtedy, kiedy statek płynie po tym morzu, rozpętała się wielka burza. Bałwany zalewały statek, a Jonasz położył się i spał. Inni marynarze modlili się do swoich bogów, do swoich bóstw. Kiedy przyszli, jednak zobaczyli, że Jonasz się nie modli. A ty kto? Jaki twój naród? Jaki twój Bóg? Dlaczego nie modlisz się i nic nie robisz, żeby bogowie wybawili nas z tej trudności? Oni potem rzucili losy marynarzy. Kto jest winien? Lot wypadł na Jonasza. I oni powiedzieli mu: coś ty zrobił, że my tutaj jesteśmy tak ukarani. Jonasz przyznaje się wtedy, że to właśnie z jego powodu jest ta burza na morzu. I prosi marynarzy, aby go rzucili do morza. On przyznaje się, że jest Hebrajczykiem, że jest wierzącym w Pana Boga. Pana Boga nieba, który stworzył morze i ląd. A ci marynarze, którzy byli innych jakichś religii, oni się wystraszyli i słusznie mu mówią: czemu ty się nie modlisz z nami? A oni mają jakieś bóstwa tylko i do nich się modlą. To pokazuje nam, że nawet ci ludzie, którzy może w jakiś sposób nie poznali Boga prawdziwego, oni też jakieś mają zaczątki wiary. Oni też się modlą, szukają wybawienia. Oni też chcą być sprawiedliwi. Nie chcą tego Jonasza wrzucać do morza i nawet proszą Boga, żeby im przebaczył, że oni go wyrzucą. A kiedy już Jonasz widzi, że ma być rzucony do morza, że on to wszystko zrobił i wie, dlaczego to zrobił, że nie posłuchał Boga. Wtedy on zaczyna sam się modlić i prosić Boga, żeby on go wybawił. I Bóg obdarza go dobrem. Posyła do niego wieloryba i ten wieloryb połyka tego Jonasza i wyrzuca potem go na ląd. Bóg okazuje Jonaszowi łaskę. Nie odstępuje od Jonasza i mówi mu ponownie: idź do tej Niniwy i mów to ludziom, żeby oni się nawrócili. Jak się nie nawrócą, to będą ukarani. Widać, jaka wielka jest troska Pana Boga o ten naród. Oni już tak nagrzeszyli, że mogą iść do piekła. Już diabeł wszystko uzyskał, co chciał. Bóg jednak do końca troszczy się o nich i posyła im Jonasza. I Jonasz wtedy idzie. Idzie i mówi do tych ludzi. To miasto było wielkie. Jonasz musiał iść przez 3 dni przez to miasto i przemawiać przez 40 dni. Bóg was wszystkich ukarał za wasze grzechy. I ludzie zaczęli pościć, modlić się i prosić Boga o przebaczenie. Tak więc oni, dzięki nawoływaniu Jonasza, poznali swoje grzechy.
Gdyby Jonasz nie przyszedł do nich, to oni by nie poznali tych swoich grzechów, nadal by grzeszyli. Kiedy doszło to do uszu króla Niniwy, to król zszedł ze swego tronu i dał rozkaz w swoim państwie, żeby ludzie zaczęli pościć, żeby ubrali na siebie wory, posypywali się popiołem, żeby nawet nie paśli bydła, żeby nawet to bydło nie piło wody i nie jadło trawy, a może Bóg spojrzy przychylnie na ich pokutę i może nie dokona tej zagłady. Bóg napomina tych grzeszników nie wprost, bo jakby wprost wskazał na ich grzechy, na przykład przez gromy czy błyskawice, może oni też by je zauważyli. Ale Bóg posyła im zwykłego człowieka i Bóg daje moc Jonaszowi, że jednak jego słowa przekonują tych ludzi i oni się nawracają. I Bóg nie czyni nic złego im, nic. Widzimy, Bóg posłał apostołów swoich, potem biskupów, stworzył kościół swój, powołał papieży. Dzisiaj oni się nie nawracają, nie mówią, trzeba się nawracać. A ten Jonasz też był uparty, też się nie nawracał. Pan Bóg troszczy się o każdego grzesznika, bo za każdego z nas oddał swoje życie. Jonasz, gdy zobaczył, że Pan Bóg przebaczył temu ludowi ich grzechy i wprowadził ich na nowo do swojej łaski, to Jonasz miał to za złe Panu Bogu, że on to zrobił. Zamiast tego, żeby się cieszyć, to on był zły. Przypomnijmy sobie przypowieść o synu marnotrawnym, który wraca do ojca. Ojciec tak na niego czeka, długo czeka na jego powrót. Ten syn, gdy poznał swoje grzechy, jednak wraca. I cieszy się ten ojciec, że on wraca. A ten drugi syn, który pozostał w domu, zazdrości, że ojciec przyjmuje syna marnotrawnego, że daje mu pierścień, że nie przyjmuje go za sługę, że przyjmuje go jak syna. I co mu ojciec mówi? Trzeba się cieszyć, synu, że ten syn marnotrawny powrócił do ojca. Tak samo cieszy się niebo z nawrócenia każdego grzesznika. Ale Bóg nie folguje grzechowi. Bóg nie daje grzesznikowi okazji, żeby on zuchwale nadal grzeszył i jeszcze czekał na miłosierdzie Boże. To nie jest działanie Boże, to jest działanie diabła. I właśnie ten Jonasz smuci się z tego powodu, że Bóg okazał miłosierdzie mieszkańcom Niniwy. I Pan Bóg go poucza, w jaki sposób Jonasz przygląda się temu z góry, co Bóg będzie robił z tym miastem. A Bóg powoduje, że drzewko, pod którym siedział Jonasz, które było niewielkie, w ciągu jednej nocy wyrosło. I już ten Jonasz siedzi w cieniu. A potem Bóg drugiej nocy spowodował, że to drzewko wyschło i znowu Jonasza męczy upalny wiatr i spiekota. Jonasz był bardzo zmęczony i bardzo wściekły na Pana Boga i mówi: jestem zły aż do śmierci. Tak było. A Pan Bóg mu mówi, gdy on żałuje, że to drzewko uschło, że już nie daje mu cienia. Patrz, Jonaszu, ty żałujesz tego drzewa, które ja ci dałem, które uschło, a żeby cię pouczyć, że jeżeli ty żałujesz tego drzewa, to ja, Pan Bóg twój, czyż nie miałem pożałować tych ludzi, których właśnie 120 tysięcy w tym mieście żyje? Czy oni byli drożsi dla mnie niż to drzewo, które uschło? Pan Bóg przemawiał do rozumu Jonasza, który chociaż wykonał jego rozkaz i poszedł i tym ludziom powiedział, że mają się nawracać, tym niemniej
Był zazdrosny o tę łaskę, którą Pan Bóg ich obdarzył. Jonasz mówi: Panie Boże, ja wiedziałem, że Ty jesteś miłosierny, że Ty jesteś litościwy, ja wiedziałem. Ale on jednak był zazdrosny o tę łaskę, którą Pan Bóg obdarzył tych ludzi, którzy się nawrócili. Patrzmy, co się dzieje dzisiaj. Na świecie ponad 7 miliardów ludzi, może jeszcze więcej. Nie do wszystkich jednak dotarła Ewangelia, a Pan Bóg, Pan Jezus umarł za wszystkich i chce nawrócenia każdego. Dlatego posłał apostołów: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, głoście prawdę o Bogu i o stworzeniu. Nie może być inna prawda, jest wciąż taka sama. Jeżeli Pan Bóg troszczy się o nawrócenie człowieka, bo on grzeszny, to ci, których Pan Bóg posyła, powinni tak samo być przejęci tą troską. Dlatego są konfesjonały, dlatego są spowiednicy, dlatego są księża, dlatego są biskupi, którzy powinni to robić. A jeżeli tego nie robią, to wtedy ludzie nie nawracają się. Wtedy żyją w grzechach, w błędzie, wtedy idą do piekła. Dlatego też, jak mówi Pismo Święte, będą iść po szerokiej, przestrzennej drodze. Będzie ich dużo, która prowadzi do piekła. Tylko jednostki będą iść po wąskiej, kamienistej drodze, która prowadzi do nieba. Co dzisiaj widzimy? Co się dzieje? Ubrali się w szaty poprawności. Nabrali wody w usta i śpią, kiedy wilki diabelskie zalewają łódź, zalewają ludzi grzechem, zalewają świat grzechem. A oni ani sami się nie modlą, sami grzeszni, sami nie robią sobie rachunku sumienia i nie upominają grzesznych. Są obojętni na losy nieśmiertelnych dusz. Bóg znajdzie sposoby, by zbawić tych ludzi, a ci, których On posłał i którzy nie nawołują do nawrócenia, będą wyrzuceni nie do morza, a do piekła, które będzie wyścielone tymi najważniejszymi w Kościele personami, kardynałami, biskupami i papieżami. Więc wielcy święci, którzy mieli wizję piekła, widzieli właśnie, że to piekło wyścielone jest duchownymi, którym było dane iść nauczać, iść nawracać ludzi, głosić Ewangelię. Oni tego zaniedbali i będą wyściełać piekło. To straszna wizja piekła. Ciężko im będzie wpaść w ręce Boga żywego, u którego nie ma względu na osoby. I każdy zda rachunek tylko ze swoich czynów. I nie będzie takiego zbiorowego szaleństwa jak dzisiaj New Age katolicki. Dziś funkcjonuje New Age katolicki, ale on nie jest katolicki, tylko przez tych pseudokatolików jest wyznaczony. Idą drogą niewłaściwą wszyscy, którzy do tego prowadzą. Nie są oni w prawdziwym duchu Chrystusa, Trójcy Świętej. Są w tym duchu diabelskim. I dlatego mamy dzisiaj to, co mamy. Trzeba koniecznie mówić o tym, że istnieje diabeł, który prowadzi do piekła, do pokusy, prowadzi do grzechu, utwierdza nas w grzechu, wystrasza nas, że do spowiedzi nie trzeba iść, bo Pan Bóg tobie nie przebaczy. A Pan Bóg oczekuje nas jak dobry ojciec na marnotrawnego syna. I dlatego każdy z nas na swoim miejscu,
I ojciec, i matka, i babcia, i dziadek, i każdy, kto ma wiarę, to wie, że trzeba napominać grzesznych. Powinien to robić na swoim szczeblu, a ci, którzy powinni to robić, a nie robią, odpowiedzą za te swoje grzechy przed Panem Bogiem i w tym życiu, i na sądzie ostatecznym. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, kocham Was. Ratujcie dusze, dusze wiernych, dusze kapłanów, biskupów. Ratujcie dusze. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.